Dziękuję za te wszystkie lata, podczas których miałem sposobność obserwowania pracy całego grona pedagogicznego szkoły tu Radzymińskiej, której rezultatem tej pracy jest kształtowanie postaw, kształtowanie charakterów i edukacja młodzieży. Młodzieży, której patronem, patronem szkoły jest wybitny polski lotnik, as myślistwa, lotnik, który rzeczywiście odznaczał się wielkim bohaterstwem, odznaczał się siłą charakteru, odznaczał się postawą miłości do naszej ojczyzny Polski. Ekscelencja ksiądz biskup podczas homilii wspomniał o właśnie tych cechach, które były cechami wspólnymi całego pokolenia, tak jak powiedział ksiądz biskup, całych pokoleń wychowanych w duchu miłości do odradzającej się, wówczas już odrodzonej Rzeczypospolitej Polskiej. To ukształtowanie charakterów owocowało tym, że w trudnych czasach II wojny światowej ci ludzie, ci młodzi ludzie podejmowali się wyzwań, których celem było doprowadzenie do przywrócenia niepodległości naszej ojczyźnie. Ale również po formalnym zakończeniu II wojny światowej to te charaktery ukształtowane wówczas powodowały, że nie godzili się na dominację komunistyczną, że w sercu zawsze na pierwszym miejscu po Panu Bogu była ojczyzna, że kształtowali tak następne pokolenia, aby Polska była wolna i osiągnęliśmy tą wolność. To właśnie jest zasługa postaw, zasługa charakterów ludzi z tamtych pokoleń. Polscy lotnicy zawsze należeli, wciąż należą do najwybitniejszych. Dziś często słyszę, rozmawiając z dowódcami wojsk sojuszniczych, szczególnie z dowódcami Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych, o tym, jak wybitnych, jak świetnie wyszkolonych mamy pilotów. Jestem z tego dumny. Ale to jest właśnie zasługa tych pokoleń, które budowały taką świadomość, które budowały takie postawy. Jeśli chodzi o patrona szkoły, pana pułkownika Mariana Pisarka, to syn ziemi radzymińskiej, to człowiek o silnym charakterze, to człowiek, który w młodym wieku osiągnął bardzo wiele, służąc w Wojsku Polskim, najpierw w wojnie obronnej 1939 roku, potem na obczyźnie, służąc właśnie Polsce, starając się zrobić wszystko, żeby Polska niepodległość odzyskała. Był człowiekiem wybitnym, świadczy o tym sam fakt, że oprócz tego, że był pilotem najpierw w Dywizjonie 303, tym najsłynniejszym polskim dywizjonie walczącym w bitwie o Anglię, później został dowódcą eskadry, dywizjonu, a także skrzydła, a więc w młodym wieku osiągnął bardzo wiele, jeżeli chodzi o swoją pozycję wojskową. W kwietniu 1942 roku poległ. Zginął w bitwie, oddał swoje życie za wolną Polskę. A pamięć o nim wciąż jest podtrzymywana i bardzo się z tego cieszę, że młode pokolenia pamiętają, że stanowi dla nich wzór postępowania. Bardzo się z tego cieszę i jeszcze raz życzę, żeby to wszystko, co społeczność szkolna kształtuje na co dzień, było owocem naszych starań jako państwa polskiego. Liczę na to, że absolwenci szkoły podstawowej nr 1 w Radzyminie zwiążą, kiedy dorosną, swoją przyszłość z Wojskiem Polskim. Już dziś tak pięknie wyglądają, to mamy poczet sztandarowy. Są uczniowie tego pocztu właśnie w mundurach lotników, takich przypominających mundury lotnicze. Zachęcam
żeby podążali do stanu dorośli tą drogą. Polskie Siły Powietrzne należą do najlepszych na świecie. Są wyposażane w nowoczesny sprzęt. Kiedy dorośniecie już w Polskich Siłach Powietrznych, będą na wyposażeniu najnowocześniejsze na świecie samoloty F-35. Stanie się to jeszcze nawet wcześniej niż dorośniecie, no ale ta edukacja jeszcze trochę czasu wam zająć musi. Zachęcam do tego, żeby związać swoją przyszłość z Wojskiem Polskim, żeby tak dalej służyć Najjaśniejszej Rzeczypospolitej naszej.